Mija 21:30. Tak czy nie? Najważniejsze pytanie dnia zadaje Agnieszka Gozdera, witam Państwa serdecznie. A dzisiaj tak czy nie dla krzyży w przestrzeni publicznej. Jest afera po tym, jak nowy szef radomskiej policji kazał usunąć krzyże z lokalnych komisariatów. Tak jak mówię, jest afera. Podwładni napisali anonimowy, to dość istotne, list do szefa, a także do biskupa. I o tym dzisiaj w programie. Artur Zawisza, Ruch Narodowy. Dobry wieczór. Jest z nami także w Łodzi poseł Ruchu Palikota Roman Kotliński. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu. A na początek, jak zwykle, felieton, który wprowadzi państwa w temat. Felieton Klaudiusza Michalca. Popatrzmy. Walka o krzyże w miejscach publicznych rozgorzała na nowo. Tym razem nie w Sejmie, a w komisariatach. Grupa policjantów skarży się na nowego komendanta z Radomia w liście do szefa mazowieckiej policji, Cezarego Popławskiego, i do biskupa. Anonimowi autorzy oskarżają komendanta Karola Szwalbę, że ten nakazał usunąć krzyże z pomieszczeń komendy. Policjanci twierdzą też, że przełożony namawiał ich, by nie uczestniczyli w pielgrzymce na Jasną Górę. Komendant wojewódzki wezwał wczoraj pana komendanta miejskiego do złożenia stosownego oświadczenia. Takie oświadczenie pisemnie dotarło do szefa mazowieckich policjantów, ponieważ komendant miejski jest poza Radomiem. Do sprawy włączyli się już politycy. Senator PiS Wojciech Skurkiewicz zapowiada, że będzie się domagał wyjaśnień w tej sprawie. Mam nadzieję, że palikotyzacja radomskiej policji to tylko incydent, a nie panujący trend w tej służbie. Trend, który wciąż dzieli Polaków. Wieszanie krzyży w szkołach, w urzędach, w parlamencie jest niezgodne z konstytucją i obowiązującym prawem. To argument, który co jakiś czas powraca. Także tu, w Sejmie. Krzyż jest symbolem. Jest symbolem tego, że państwo polskie nie traktuje swoich obywateli równorzędnie. Dlatego od kilku lat Ruch Palikota walczy o usunięcie krzyża z Sejmu, urzędów, szkół i innych instytucji publicznych. To zła propozycja, to jest kolejny element walki z Kościołem. Rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji zapewnia, że sprawa krzyży w mazowieckich komisariatach zostanie wyjaśniona. Komendant Karol Szwalbe jest na razie na urlopie. I do Łodzi pierwsze pytanie do pana posła Kotlińskiego. Panie pośle, czy jak komendant wróci z urlopu, pana zdaniem nastąpi wielkie wieszanie, ponowne krzyży? Ja przede wszystkim chciałem pana komendanta serdecznie pozdrowić właśnie na urlopie, gdziekolwiek nas widzi. Chcę powiedzieć, panie komendancie, że normalni, racjonalnie myślący ludzie w Polsce są z panem i kibicują panu. Jest pan dla mnie pozytywnym bohaterem, współczesnym bohaterem. Mogę pana komendanta porównać, nie wiem, do decydentów z lat 80., którzy też występowali przeciwko jedynie słusznej linii partii. A teraz, no cóż, wiemy, jaki mamy system, jaki mamy ustrój. I pan komendant, który broni praworządności, powinien doświadczyć wsparcia, szerokiego wsparcia ze strony tak swoich przełożonych, jak i no, wszystkich ludzi, którzy ten problem roztrząsają, między innymi media, bo w tej chwili media się licytują. No, media prawicowe już potępiły zgodnie pana komendanta. Ja uważam, że jeśli on wróci na swoje miejsce, to na pewno będzie ofiarą nagonki, ale mam nadzieję, że wytrzyma i że konsekwentnie nie dopuści do tego, żeby krzyże w przestrzeni publicznej Urzędu Państwowego wisiały, bo jest to niezgodne z Konstytucją Polski. Jest jeden komentarz, który brzmi tak. Pobiegli na skargę do biskupa. No jak można traktować takich ludzi? Może jak dzieci? Jaki naród, taki kraj? Instytucje państwowe powinny być wolne od symboli religijnych. Amen. To się wpisuje w to, co mówi pan poseł Kotliński. Ale wsparcia, o którym pan poseł mówi, panie Arturze, od pana pan komendant nie dostanie. Tego jestem pewna. Komendant Szwalbe okazał się złym policjantem, który zamiast skupić się na swoich zadaniach przepisanych prawem, to znaczy na łapaniu przestępców, zaczął psuć krew, najpierw swoim podwładnym, jak się okazało, pobożnym i bogobojnym katolikom z Radomia, a później całej opinii publicznej. Niestety musimy poświęcać czas tym niesławnym wyczynom pana komendanta Szwalbego.
Oczywiście, że nie ma on racji w sensie prawnym, bo gdyby mógł powołać się na jakikolwiek powszechnie obowiązujący przepis o bezwzględnym znaczeniu, to zrobiłby to, ale jest inaczej, bo krzyże w Polsce wiszą od Sejmu, gdzie ruch Palikota już dawno przegrał swoją potyczkę z krzyżem, po wiele innych instytucji publicznych i to jest zgodne z prawem. Gdyby było inaczej, to te krzyże byłyby masowo zdejmowane przez funkcjonariuszy publicznych z powoływaniem się na konstytucję i ustawodawstwo. Niestety mamy tylko gołosłowne, przepraszam, że tak powiem, wycieranie sobie gęby konstytucją, podczas kiedy stan prawny jest inny. Polska jest krajem, w którym jest przewidziane miejsce dla krzyża i szczęśliwie ten krzyż, jak oświetlał drogę Polakom przez 1000 lat, taki dzisiaj wisi na ścianach instytucji publicznych. Co więcej, to jest potwierdzone także orzecznictwem sądowym w skali europejskiej. Jest ta słynna sprawa, kiedy mieszkająca we Włoszech pani z Finlandii zechciała, aby we włoskich wtedy szkołach nie mogły wisieć krzyże i europejskie trybunały odrzuciły te jej niezasadne roszczenia. Dajmy odpowiedzieć panu posłowi Kotlińskiemu. Także panie... naprawdę nie chwalmy komendanta, który psuje krew. No mam zupełnie odmienne zdanie. Jest oczywistą oczywistością, że pan komendant ma rację i to nie on stwarza jakiś zamęt. On chciał tylko i słusznie sprawę postawić w sposób jasny. Krzyże powinny zniknąć. A to, co się wokół tej sprawy dzieje, to rzeczywiście zajmuje czas, ale możemy tylko ubolewać, bo nie powinno być w ogóle dyskusji nad tym, gdzie jest miejsce krzyża. Miejsce krzyża jest w kościele, miejsce krzyża jest na piersiach ludzi wierzących i podkreślam to po raz setny czy tysięczny, ruch ani ruch Palikota, ani żadni ateiści, agnostycy czy innowiercy nie walczą z krzyżem, nie walczą z Bogiem, ani nie walczą z kościołem. Chodzi o to, żeby wszystko było na swoim miejscu, chodzi o to, żeby kościół był w kościele, a państwo w państwie. Jeśli te dwie rzeczywistości się ścierają, to zawsze dojdzie do konfliktów i te kompromisy, o których słyszymy od 1989 roku, kompromisy Kościoła z państwem nigdy tak naprawdę nie istniały. Ponieważ to zawsze państwo i naród cierpiał na dawaniu forów żądaniom Kościoła, biskupów. Pora wreszcie te dwie rzeczywistości oddzielić, realnie oddzielić Kościół od państwa. Jeśli teraz ksiądz Sawa, jeśli mogę go przywołać, drugi aktualny temat, straszy ludzi pamiątkami z podróży, Makumbą czy Harry Potterem i bierze go w obronę cała prawica i PiS i media prawicowe, no to żyjemy w jakimś chorym kraju chyba. Panu komendantowi należy się, jeszcze raz powiem, wsparcie i to jest bohater tych czasów, pionier. Ale będzie więcej. Ja przyjmuję do wiadomości ten smutny fakt, że ruch Palikota jako partia wywrotowa walczy z ustalonym porządkiem państwowym, tym, który jest zawarty w Konstytucji, tym, który jest zawarty w Konkordacie, tym, który jest zawarty w ustawach. Natomiast nie zmyślajcie państwo i pan i ten poseł Ryfiński, co to się za biskupa przebiera, swoje koleżanki przebiera za zakonnicę w ramach rzekomo neutralnej postawy. Nie uda Uważajcie, że racja prawna jest po waszej stronie. Wy po prostu chcecie zburzyć obowiązujący porządek prawny w Polsce, który na szczęście oparty jest na tysiącletniej tradycji cywilizacyjnej i kulturowej. Zresztą pan się sam wysypał w swojej wypowiedzi, bo w jednym zdaniu mówi pan, że rzekomo nie chodzi o walkę z krzyżem i kościołem, ale w drugim zdaniu, nawiązując do księdza Sawy, gdzie nie ma jakiegokolwiek wątku styczności z instytucjami publicznymi, jest tylko kwestia teologii duchowości, pan go
atakuje, zresztą nie pierwszy raz, bo w innych programach telewizyjnych także. Więc pokazuje pan, co panu naprawdę w duszy gra, że panu duchowość, kościelność, katolickość, religijność jako taka przeszkadza. I wreszcie wrócę jeszcze do tego naprawdę niesmacznego porównania z latami 80., bo w latach 80. Polacy walczyli właśnie o prawo do wieszania krzyża, jak choćby w Miętnym pod Garwolinem, ta słynna historia z 84. roku, gdzie uczniowie musieli nadstawiać karku za to, żeby krzyż mógł wisieć w salach szkolnych. Więc pan dzisiaj, snując tę analogię, zupełnie odwraca kota ogonem, bo w istocie jest pan po stronie dawnych komunistów, których, jak wiemy, pan przecież zatrudniał w swoim, nie będę wymieniał tytułu, periodyku, i to tych komunistów z krwią na rękach. Więc to są naprawdę rzeczy straszne i trzeba o nich głośno mówić. To są straszne kłamstwa. No, proszę uważać na to, co pan mówi, bo mogę pana po prostu pozwać, panie pośle. Ja nikogo nie oskarżam, ani księdza Sawy, ani nawet biskupa Hossera, który też ostatnio błysnął swoim watykańskim patriotyzmem i swoją pomysłowością. Ale przecież to też nie jest kwestia związana z instytucjami publicznymi, tylko wewnętrzny porządek Kościoła. I pan znowu się kłóci z wewnętrznym porządkiem Kościoła. Panu Kościół jako taki przeszkadza. Ja ubolewam nad tym, panie pośle, że musimy się wstydzić za takich księży, polskich niestety księży, jak ksiądz Sawa. I jesteśmy na świecie postępowym postrzegani jako ciemnogród, oaza, skansen zacofania. I nigdy nie będzie lepiej, nigdy się to nie zmieni, kiedy ludzie, którzy bronią praworządności, urzędnik, komendant policji, będzie szykanowany za to, że broni prawa. To ja a propos tego, to jest chory kraj, jeśli to się nie zmieni. Chcę przytoczyć komentarz internetowy, bo pan, panie pośle, wspomniał o tym, jak to było z tym wieszaniem krzyży w latach 80. Tak. A propos tego, po 89 roku zaczęto wieszać krzyże wszędzie, gdzie się dało. Wieszanie to było bardziej manifestacją powrotu do normalności niż autentyczną potrzebą duchową wieszających. W większości, by nie uogólniać, krzyże mnożyły się tak samo jak msze święte z politykami przy byle okazji. Mamy za sobą, przeszło 20 lat, kiedy krzyże wiszą w szkołach, szpitalach, sądach, nawet w Sejmie. A teraz proponuję ściągnąć krzyże, wieszać obrazki świętego Judy Tadeusza, bo to patron od spraw beznadziejnych. Tam padło jedno cenne sformułowanie w tym głosie internetowym. Rzeczywiście to był i wyraz pobożności osobistej, to wieszanie krzyża na ścianie. I odreagowanie, sposób odreagowania komuny. Normalności. Ale tak to było powiedziane w tym SMS-ie. Powrót do normalności. Ale też była mowa o tym, że niekoniecznie autentyczna potrzeba duchowa, pod tym, a to nie wnikajmy i nie bądźmy wobec ludzi okrutni, gdzie zarzucamy im, że wieszając krzyż nie odczuwają potrzeby duchowej. To jest powrót do normalności. We Włoszech są te krzyże, jak mówiliśmy, w salach szkolnych. W Bawarii krucyfiksy stoją na stołach sędziowskich. To jest prawdziwa Europa. Czyli przestrzeń publiczna normalna to jest taka, pana zdaniem, w której krzyże są obecnie, ależ Polska, tak? Jeżeli jest z czegoś słynna na świecie, to nie z czasopisma pana Kotlińskiego, tylko z Jana Pawła II. To jest ta dobra sława Polski na świecie i naprawdę warto uprzytomnić to sobie, gdzie jest prawdziwa siła ciężkości duchowego oddziaływania Polaków w Europie i na świecie. To z tego mamy być dumni. Tylko o jakim świecie pan poseł mówi? Bo na pewno nie tym postępowym z XXI wieku. Postępowość to jest kategoria ideologiczna, którą pan... Na średniowieczu. Ale nie, którą pan nosi. Ale powiedzmy o XX wieku. Jak wie pan ze swojej dawniejszej praktyki, patronką dnia dzisiejszego jest nawrócona Żydówka Edyta Stein jako święta Teresa Benedykta od krzyża. Od krzyża. Mamy bardzo ciekawy komentarz. Proszę państwa i proszę panów. Mam wrażenie, że to jest ciekawe o tyle, panie pośle, tutaj do Łodzi mówię, bo to jest, zdaje się, komentarz człowieka, który pan zna. Damian Raczkowski, prawda? Młody człowiek z Łodzi. Tak. Uczeń, który swego czasu walczył o to, by zniknął krzyż też ze szkoły, z jednego z liceów łódzkich. Krzyż powinien być w kościele, nie w urzędzie. Polska jest krajem, gdzie żyje wielu wyznawców innych religii i szacunek, tak? Wielkimi literami, panie pośle. A zniknęły wtedy krzyże z tej szkoły, o której rozmawiamy, czy nie? No, niestety nie zniknęły, bo były takie naciski i była taka nagonka właśnie na tego młodego człowieka, 18-letniego. Że z wielkim problemem, mimo tego, że jest prymusem, zdał maturę.
I miał wiele nieprzyjemności z tego względu. I to też jest dowód na to, że nie ma w Polsce pluralizmu, nie ma szacunku dla innych poglądów. I my odstajemy w tym względzie bardzo smutno od reszty Europy, bo polscy katolicy no, pokroju pana Terlikowskiego czy pana Zawiszy nie chcą dopuścić do świadomości, że świat się zmienia, że świat jest pluralistyczny, że dominacja jednej religii to jest szkoda dla państwa i dla obywateli. I wiemy to z prawosławnej Rosji, wiemy to z Somalii i wiemy to niestety z Polski również. Tam, gdzie Kościół wkracza w instytucje państwa, w rzeczywistość państwa, tam nigdy nie będzie ani wolności, ani poszanowania dla innych poglądów. Ale nie mówmy o wkraczaniu niestety Kościoła jako instytucji, bo przecież autorzy listu to są radomscy policjanci, normalni, frontowi, ludzie, którzy patrolują ulice, walczą z powszechną, codzienną przestępczością i to oni chcą tego duchowego wytchnienia. A czemu są anonimowi, panie pośle? Pan dlatego, że są zastraszeni przez swojego komendanta. Właśnie. Jeżeli on brutalnie, nakazuje, nadużywając swoich kompetencji, zdjęcie krzyża, to pokazuje, co potrafi. Tymczasem w Polsce mamy i krzyże jako ordery, te, które wiele osób podznaczonych nosi dumnie na swoich piersiach i polski czerwony krzyż, nie będziemy tego zmieniać na półksiężyc, ale to jest nie tylko Polska. Ja właśnie wróciłem dopiero co z miasta o pięknej nazwie Santa Cruz, Święty Krzyż, stolica jednej z wysp kanaryjskich należących do Hiszpanii, a więc do Unii Europejskiej. Tam nie ma pana Kotlińskiego, któremu by przyszło do głowy, żeby zmienić tę nazwę. Naprawdę proszę spojrzeć trzeźwo wokół siebie, że reprezentuje pan walczącą mniejszość, ale nie zdrowy rozsądek Polaków. Panowie, maleńka pauza. Przypominam tylko państwu, pytamy dzisiaj, czy krzyże powinny więc wisieć we wszelkich instytucjach publicznych, do których na co dzień się udajemy, gdzie załatwiamy swoje sprawy. Oto co powiedzieli nam na ten temat mieszkańcy Warszawy. Polska jest jako uznawana jako chrześcijanie, tak? Tak. I dlatego mi się wydaje, że powinny. I takie jest moje zdanie. Nie powinny, ponieważ mamy państwo nie tylko i wyłącznie katolickie, więc państwo powinno być nie kościelne. W urzędzie? No nie chciałbym, proszę pana. To nie jest miejsce na takie rzeczy. Jest kościół, to jest, wie pan, tam idzie tak, człowiek sobie poduma, pomyśli, na przemyślenia, pomodli się, ale nie w urzędzie. W urzędzie się pracuje, a nie modli. Uważam, że religia jest indywidualną sprawą każdej osoby. W Polsce jest większość katolików, ale nie wszyscy są katolikami praktykującymi. No myślę, że urzędy zostawmy je w spokoju. Powinny. Dlaczego? Bo nikomu to nie przeszkadza. Nie powinny. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że to nie jest odpowiednie do tego miejsce. W urzędach raczej mi nie przeszkadzają. Bardzo podzielane opinie, jak państwo słyszą. Do Łodzi pytanie, panie pośle, czy trochę właśnie nie jest tak, że przesadzamy, wylewamy dziecko z kąpielą, biorąc pod uwagę, że nawet na banknotach dolarowych Amerykanie mają napis In God We Trust, w Bogu pokładamy nadzieję. To znaczy, co trzeba jeszcze usunąć z przestrzeni publicznej, tak żeby ona stała się świecka. Dobrze, pani redaktor, że pani przywołała przykład amerykański, ponieważ to jest właśnie dowód na to, że owszem, pewne tradycje są zachowane, ale jednocześnie jest to państwo praworządne, gdzie sądy, urzędy nie mają względu na osobę, czy to jest osoba duchowna, czy to jest osoba świecka, czy to jest murzyn, czy to jest biały. I dlatego właśnie w Stanach Zjednoczonych mogła wybuchnąć afera pedofilska. W Polsce są setki księży pedofilów, ale ta afera nie wybucha, dopóki Gazeta Wyborcza nie napisze o tym na pierwszej stronie. Więc owszem, możemy zachować tradycję. Nikt nie twierdzi, że mamy zmieniać herby miast czy nazwy miast. Chodzi o to, żeby wszystko było na swoim miejscu. I poprzez nawet szacunek dla krzyża uważam, że jest wskazane, żeby krzyż był w odpowiedniej oprawie. Już po ludzku patrząc, krzyże, które są wszędzie dosłownie, a widziałem też krzyż w pobliżu toalety, tuż przy drzwiach,
po prostu spowszednieją. No, no to nie jest szacunek, który się wyraża temu krzyżowi. Jeśli już ktoś wierzy i potrzebuje krzyża do wiary, chociaż Pismo Święte, że Pan Bóg jest, mówi, że Pan Bóg jest duchem i nie ma mowy o żadnym krzyżu, ani o czczeniu krzyży, relikwii czy obrazów, wręcz przeciwnie. Jest to zakazane w drugim przykazaniu, które Kościół rzymskokatolicki usunął z Biblii. Nie ma problemu, żeby każdy mógł oddawać cześć swoim bożkom, czy to jest krzyż, czy to jest półksiężyc, czy to jest złoty cielec. Ale niech to robi w miejscu przeznaczonym do tego, przez szacunek dla swojej wiary, dla swojego bóstwa i dla innych ludzi. Przykład amerykański polega między innymi na tym, że prezydent przysięga na Biblię, że odbywają się publiczne modlitwy podczas National Prayer Day z udziałem prezydenta i duchownych różnych zarówno obrządków chrześcijańskich, jak i innych religii, więc proszę widzów nie wprowadzać w błąd. Natomiast rzeczą każdego narodu jest prowadzić swoje życie zgodnie z cywilizacją, w jakiej się znajduje. I proszę zwrócić uwagę, że przeciwko krzyżowi nie protestują muzułmanie, Żydzi, przedstawiciele buddyzmu, dajmy na to, co najwyżej ci katolicy, którym pan Palikot i jemu podobni zawrócili w głowie. To jest jedyny realny problem w Polsce. Nikt, kto serio traktuje swoją wiarę inną niż chrześcijańska, nie prowadzi walki z krzyżem. Ale to co, pan komendant Szalbe ma głowę zawróconą przez ruch Palikota? Palikotyzuje policję, tak jak... No, to słowo palikotyzacji policji, jakkolwiek groźnie brzmiące, no niestety jest prawdziwe. A co by to znaczyło, pana zdaniem, panie radny? No, to znaczy to, że ideologia wkracza tam, gdzie jej nie powinno być. Ja powtórzę raz jeszcze, to nie biskupi wieszają te krzyże, co najwyżej je święcą i bardzo dobrze, jeśli jest taka prośba wiernych, ale wieszają je po prostu zwykli polscy katolicy. I naprawdę proszę to zrozumieć i uszanować, a nie wyjeżdżać znowu z pedofilią, bo to jest po raz kolejny odwracanie tematu. Słyszymy, że rzekomo chodzi o przestrzeń publiczną, a gdzie się tylko da powiedzieć coś złego o Kościele jako takim, to pan to robi. I to jeszcze stosując tu fałszywą teologię, mówiąc, że rzekomo Bóg jest tylko duchem i wobec tego nie ma co mówić o krzyżu. Doskonale no, wiemy, tak, et habitavit in nobis. Et habitavit in nobis. Jezus Chrystus wcielił się w ciało ludzkie. Stał się Bogiem, człowiekiem, który umarł na krzyżu dla naszego zbawienia i zmartwychwstał. To jest prawda, w którą pan kiedyś wierzył, dzisiaj ją odrzuca, ale proszę wierzyć, że miliony Polaków i tych dzisiaj pielgrzymujących w sierpniu do Częstochowy i tych zwyczajnie pracujących za dnia ciągle tę wiarę wyznaje i powieki będzie wyznawać. Panie pośle, batalia ruchu Palikota o zlikwidowanie krzyża z Sejmu na razie jest przegrana. Sąd uznał, że to nie narusza w żaden sposób swobody sumienia. Ja nie byłem inicjatorem tej akcji. Nie uważałem, żeby zaczynać naszej działalności sejmowej od krzyża sejmowego. Nie jest to mój pomysł, aczkolwiek no, oczywiście jestem za porządkiem prawnym w Polsce. Jestem za tym, żeby ten krzyż był przeniesiony w godniejsze miejsce, żeby nie był świadkiem, w cudzysłowie, kłótni poselskich, wyzwisk i różnych nawet kłamstw, które padają z trybuny sejmowej. Ja nie wiem, czy jest sens prowadzić dalej tę kampanię, bo no, atmosfera wokół tego jest taka, jaką to niestety wiele mediów naświetliło i podgrzało. Natomiast tym bardziej trzeba popierać takich ludzi jak pan komendant Szwalbe, który no, jest tym głosem wołającym na pustyni. Bo wszyscy tak naprawdę racjonalnie myślący ludzie czują, że sfera sakrum musi być oddzielona od profanum. I jeśli, panie pośle, przytaczamy Ewangelię, to musimy pamiętać o tym, co powiedział Jezus, że to, co boskie, należy się Bogu, a to, co cesarskie, cesarzowi. I tym zakończymy, panowie. I w każdym świeckim, normalnym państwie
gdzie te sprawy są na swoim miejscu. Tak to właśnie wygląda. Głosem wołającym módlmy się, na puszczy, żeby tak było w Polsce. Głosem wołającym na puszczy był święty Jan Chrzciciel i on by nie zdejmował krzyża, a raczej go zawisza. Artur Zawisza i Roman Kotliński, panowie, bardzo dziękuję za dzisiejszą dyskusję. Państwu także. Program Tak czy Nie wraca, rzecz jasna, w poniedziałek, 21:30 punktualnie. Do zobaczenia. To pan to jest barankiem pokoju. To tutaj nie jesteśmy. Pana poglądach pana... lewicę, to może ma pan lewe ręce. Pana, pan ma tyle wspólnego z lewicą. To znaczy, że to jest złożona konstrukcja intelektualna. Rozumiem, że trochę za trudna. Za chwilę wszystkim nam kapcie wpadną. A to ja nie wiem, jakie porno pani ogląda, bo te, które ja oglądam, jest takie bardziej hipisowskie. Ja w ogóle nie oglądam. Więcej przemocy niż pornolach jest w filmach Tarantino. Was, polityków, powinno się chronić przed sobą. Pytanie typu, czy myć ręce, czy nogi, moim skromnym zdaniem.